Gisela Cardia, Trevignano Romano, Włochy, 17 maja 2022 roku, orędzie Maryi. Dzieci moje, dziękuję, że jesteście tu na modlitwie. Dzieci ukochane, również dzisiaj wam dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Moje serce pęka z bólu z powodu tego wszystkiego, co nastąpi. Widzę wiele serc zamkniętych, wiele z moich dzieci, które się potępiają i nie słuchają mojego pełnego miłości wezwania. Dzieci moje, proszę was, abyście byli odważnymi świadkami. Nie ma więcej czasu. Słuchajcie słów waszej matki. Róbcie zapasy wody, jedzenia i lekarstw. Wszystko wkrótce się skończy. Proszę was usilnie, dzieci, pomóżcie mi. Teraz was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Komentarz. Módlmy się wiele i ofiarujmy Bogu nasze cierpienia w intencji nawrócenia i ocalenia przed potępieniem jak największej liczby osób, tak, aby złagodzić ból, jaki nasza matka odczuwa z ich powodu. Przede wszystkim jednak sami badajmy swoje sumienie i oczyszczajmy się jak najczęściej z grzechów w sakramencie pokuty. Póki mamy jeszcze taką możliwość, niech nasze życie, a jeśli będzie trzeba, to również i śmierć, stanie się świadectwem bezinteresownej miłości, które pociągnie wielu do nawrócenia. Pamiętajmy też o przygotowaniu materialnym tych rzeczy, które są nam niezbędne do przeżycia, a którymi będziemy się mogli też dzielić z innymi, okazując w ten sposób miłość bliźniego, ufając zarazem Bogu, że o wszystko się zatroszczy.